tylko wy, tylko każdy z was wie, ile samozaparcia, ile silnej woli, ile wysiłku, a przede wszystkim ile potu, a myślę, że często i łez ze zmęczenia, czy nawet łez z porażki niezasłużonej, ile kosztowało was to wszystko, żeby osiągnąć wyniki takie, po których wszyscy inni wam już tylko gratulują. Bycie taką osobą, która jest osoba niepełnosprawna, która by mogła być w sporcie, a woli czasami być w domu, siedzieć przed telewizorem, traci swoje życie, cenny czas, a tak by mogła realizować swoje cele, marzenia jakieś, które wydaje się, że są nie do zrealizowania. Zawodniczki klubu Pogórzanki, który funkcjonuje w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej, zdobyły medale na zimowych igrzyskach olimpiad specjalnych w zeszłym roku. Zawsze mówię o tym osobom niepełnosprawnym, których właśnie gdzieś spotykam, żeby zachęcić ich do tego sportu. Człowiek nie siedzi w domu, wychodzi z tego domu. No jeśli jest tylko możliwość, jak jest, możemy jechać, poćwiczyć, to zawsze jadę. Jedni przez całe życie, jak to się mówi, siedzą cichutko w kąciku, a drudzy osiągają sukcesy na miarę miasta, kraju, międzynarodową, na miarę światową. Po pierwsze, dziecko trzeba zmuszać do pewnych rzeczy, żeby w ogóle chciało trenować. Rozwija ogólnie różne zdolności i jak komuś się nie podoba, to można przejść na inną dyscyplinę, a przy okazji się można właśnie rozwinąć, nie wiem, ogólnie, bo to jest gimnastyka, szybkość, więc tam jest wszystko tak naprawdę. Gimnastyka sportowa, no to jest, bo są trzy rodzaje, jest artystyczna, akrobatyczna i sportowa. Ja, w której brałem udział jako szkoleniowiec, jako zawodnik, to jest na przyrządach. To są sześć przyrządów, ćwiczenia wolne, koń z rękami, kółka, skok przez stół gimnastyczny, poręcze i drążek. I tam się wykonuje różnego rodzaju ewolucje akrobatyczne. Akurat ten sport jest dosyć wymagający, więc na początku nie skaczemy, tylko przygotowujemy się na innych płaszczyznach, jakaś szybkość, skoczność, a potem dopiero na przykład po dwóch miesiącach ktoś bierze tyczkę pierwszy raz do ręki. Ale no, na początku wygląda to dosyć śmiesznie, ale człowiek się przyzwyczaja. Potem z tą tyczką, samobieganie z tyczką jest trudne, więc wszystko po kolei po prostu. Kiedyś się trenowało na zasadzie tego, że się chciało trenować. Nie było tylu rzeczy, które mają dzisiaj dzieci. Mają od komórek, tabletów, wszelakich innych dóbr. Kiedyś o każdą rzecz trzeba byłoby sobie wywalczyć, żeby wyjechać. Ja, żebym wyjechał na obóz do Wisły, gdzie był Lubański, Szewińska, bracia Lipieniowie i wiele innych wspaniałych olimpijczyków, to ja musiałem strasznie mocno walczyć, bo inaczej bym się na ten obóz, typowy taki zwyczajny obóz klubowy, bym się nie dostał. Tam trzeba znaleźć tą przyjemność, pracę, znajomości. Bez tego się po prostu nie da sportu poważnie uprawiać. Tak rekreacyjnie można wiele rzeczy, ale chcąc to robić poważnie, to trzeba odstąpić od rzeczy prywatnych na rzecz. One są później przyjemnością. Przecież trudno powiedzieć, że olimpijczyk, medalista nie ma przyjemności z tego. Tak, lubię biegać. Tą wolność się czuję. Wolność, przestrzeń, pokonywanie kilometrów. Jest to niesamowicie przyjemne. I dla siebie, i dla, żeby zdobywać też medale. Po prostu ja jak skaczę, to nie myślę o niczym innym i po prostu dobrze się bawię, więc mi to sprawia przyjemność po prostu. A na górze, no to co? No nie wiem, to jest tak szybko się dzieje, że ja nawet nie wiem, kiedy już jestem na materacu na dole, więc... Trzeba byłoby przyjść i zacząć trenować. Po prostu daje to właśnie systematyczność. To jest taki odskocznia od tego. Nie mam jakichś barier takich, że to zrobię, tamto nie zrobię. Poza tym, no jest to taka szkoła charakteru, codziennie usystematyzowany dzień. Trzeba sobie to tak poukładać, że jeżeli wiem, że chcę coś osiągnąć, to wiem, że ten trening muszę zrobić. Czasami muszę wstać o 5 rano i zrobić to rano, bo potem plan dnia jest taki, że już się tego nie zrobi. No, dla mnie sport jest taką realizacją takich, można by powiedzieć, marzeń, spełnienie ich. Sport daje mi dużo, na przykład taką systematyczność, to wszystko, gdzie jest to wymagane właśnie, żeby coś osiągnąć. Można, nie wiem, zapoznać ludzi, jest taka integracja. Pojechać, tak jak w tym roku, na Mistrzostwa Polski do Olsztyna, no jest to miłe, kiedy spotyka się tam ludzi, z którymi się ścigało, nazwijmy to, w Mistrzostwach Polski seniorów.
na ostro 30 lat temu. Mój najwyższy sukces, no to Darek Pisarek, który startował w 2013 roku na Mistrzostwach Europy w Moskwie. To jest największy sukces w 4 pucharach świata. Tam była, nie wszystko jest powiedziane. No i później to jest ogrom tych medali Mistrzostw Polski, to jest prawie 200 medali Mistrzostw Polski na przyrządach i wieloboju. Wielokrotnie zawodnicy stawali wieloboju na... No presja, wiadomo jest. Ale raczej mam nadzieję, że ten medal nie będzie jak zawsze. Ambicje zawsze są, jedzie się zawsze, można powiedzieć, po medal, jedzie się walczyć o ten medal, żeby zdobyć. No niestety tym razem było 6 miejsce. Do medalu raczej nie było możliwości, poziom tak poszedł naprawdę do góry, że trochę mi uciekli, ale no to jest sport, każdy właśnie ma tą szansę. Dobry dzień, dobrze przepracowany wszystko i może wtedy wyskoczyć na podium. Obie trenują dyscypliny zimowe, Daria narciarstwo biegowe, a Kasia snowshoeing, czyli bieg na rakietach śnieżnych. Są to dyscypliny olimpiad specjalnych, które zrzeszają zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Najważniejsza to jest wola walki, chęć zwycięstwa, chęć tej walki. Jeżeli się tego nie zrobi, to potem nie można jechać na jedne, drugie zawody i mieć oczekiwań, że ja tam pojadę i teraz nie zrobiłeś, to nie możesz wymagać. Bo marzenia zawsze można zrealizować, jak mi się wydaje. Jak to ktoś mówi, że kto nie ma odwagi do marzeń, nie ma siły do walki, nie?